droga jest niesamowita, jest drogą o przeznaczeniu militarnym. Zlecił wybudowanie tej drogi Czałczesku. Na górze jest fajne schronisko, więc wsiadamy w Forda i lecimy dalej, ale Transfogarska będzie zaliczona. Czy jesteś ubezpieczona od następ nieszczęśliwych wgnieceń dachu? Tu się nie wgniecie tak. Jesteśmy na pierwszym takim punkcie, się zatrzymaliśmy na takim punkcie widokowym, gdzie już widać, że jest dość wysoko, ale tak naprawdę dopiero tam, znaczy tutaj się zaczęła oczywiście Transfogarska, ale jakby tam się otwiera cała ta dolina i widać całą drogę, która była przez żołnierzy rumuńskich, góry były wysadzane, żeby przeprowadzić drogę. Ruch jest spory, 10 lat temu był dużo mniejszy. Widać, że to jest chyba już główna rumuńska atrakcja, nawet myślę, że lepsza może atrakcja niż sama Transalpina. No bo rzeczywiście, no, drogę robi duże wrażenie. Martwi mnie trochę to, że pogoda jest taka, że podstawa chmur jest bardzo nisko, co może spowodować, że jak podjedziemy tam na otwarcie całej drogi, gdzie powinno być widać jakby jak prowadzi droga do góry, to może być mało widać, no ale miejmy nadzieję, że albo się przesuną, nie jesteśmy czasem jakby specjalnie ograniczeni. Na samochodzie Alpy tutaj Niemcy, ale głównie Alpy i Estonia na przykład. Tak, Estonia jest, a nie ma jeszcze Transfogarskiej, więc dzisiaj trzeba kupić naklejeczkę z Transfogarskiej. No i tutaj już zaczynamy się wspinać. Szkoda tylko, że niestety pogoda jest taka, że niska podstawa chmur powoduje, że tak naprawdę niewiele widzimy. A tutaj czym jedziemy wyżej, to fajniejsze widoki się zaczynają. Miejsce, z którego powinno być widać całą tak naprawdę Transfogarską, jak wiją się serpentyny w dół i w górę, ale niestety mgła i chmury, czyli tak zwane mleko, powodują, że nic nie widać, a jest to naprawdę najlepsze miejsce widokowe w ogóle na tej trasie. Nic nie widać, ale tam gdzie teraz idziemy, to jest główne to miejsce turystyczne, stamtąd też szlaki się zaczynają i dużo osób zostawia tam samochody, żeby wyruszyć na szlak. Stamtąd też powinno przy normalnej pogodzie być widać to schronisko, które zostało wybudowane w stylu alpejskim. No ale myślę, że dzisiaj nic nie będzie widać. Ja to nazywam gubałówka. Jest rzemiosło, jest jedzonko, ale tutaj nie jedzcie, bo ja tu jadłem 10 lat temu i źle się to skończyło. Nawet nie chcę o tym wspominać, o tym pamiętać. Wypłaszczenie nad jeziorem. I tak teraz to wszystko słabo widać, ale po prostu to się stało takim najgorszym, takim syfem po prostu. Wczaśnym górskim handlem i bałaganem. Nawet na mapę sobie w spokoju nie można popatrzeć, bo ktoś oczywiście zaparkował. No i tak to wygląda. Godzinę czekania, ale nareszcie jest pogoda i słońce. Idziemy robić zdjęcia po prostu.
Tutaj zabrałem Holgę, czyli lomograficzny średni format i Ilford czarno-biały Delta 400. Przez ten tunel przejeżdża się na drugą stronę trasy transfogarskiej. Tam jest moim zdaniem ta bardziej taka spektakularna część. Tutaj jak widać jest dużo lepsza pogoda, chociaż cały czas chmury. Ziomeczki, trochę was pokarmiłem marchewką, ale już więcej marchewki nie mam. Dla niektórych to jest początek transfogarskiej, dla mnie dzisiaj to jest koniec transfogarskiej. Rzeczywiście 10 lat temu zaczynałem jakby z tego, od tego momentu wyjazd, czyli z tej Tamy, to jest jedna z największych tam w Europie. O i tam na górze, obok tego całego masztu, jest Elektromen. I to jest tak naprawdę koniec przygody w tym roku z transfogarską. Przyjechałem tutaj właściwie po 10, a dokładniej po 9 latach, ale myślę, że wrócę w przyszłym roku na motocyklu, bo to jest trasa, którą trzeba koniecznie przejechać. Teraz się zbieram i kolejny dzień będzie na Transalpinie.